A, witam wszystkich cieplutko, serdecznie moi drodzy. Marian Czoł z tej strony, kłaniam się i zapraszam was na kolejny film. A co za tym idzie, na kolejny już zastrzyk szachowej energii, szachowych emocji, moi drodzy. Kolejny zastrzyk: no, pokłóci jesteście przeze mnie niemiłosiernie, ale wiadomo, chcę dla was jak. Najlepiej partia z 1947 roku Geller kontra Liwicki, Siadajcie wygodnie, kawka, herbatka w dłoni będzie się działo, więc wypatrujcie tych kulminacyjnych momentów. A pierwszym z nich jest posunięcie, moi drodzy 4. Tak, to jest ruch, który widuje się dosyć rzadko oczywiście żartuję. 4C5 w bazach danych najczęstsze ustawienia: mamy obronę sycylijską, skoczek F3, skoczek C6 i d4. Do centrum, moi drodzy, otwarta sycylika, biały gra w otwarte karty, cd, skoczek bije, tutaj nie bijemy, tylko napadamy na piona, który jest na, moi drodzy, d4. Tego pionka można bronić na przeróżne sposoby, nawet i f3 jest posunięciem, chociaż skoczyć c3 jest najpopularniejsze. Teoria debiutu. d6 i goniec g5. Jest to wariant Richtera-Rausera. Jedno z ostrzejszych podejść do tej pozycji, moi drodzy, w planie być może jest właśnie posunięcie f4. Może przed, może po no dobra, w tym momencie moi drodzy, e 6 żeby przyjść gońcem na 7 i się rozwiązać oraz zroszować na skrzydle królewskim. Gonie C2 na spokojnie, A6, czyli wychodzi nam taki troszeczkę Shevchengen System, tutaj taki wariant najdorf, a wiecie o co chodzi. B5 jest w planie, może jeszcze nie od razu tutaj. Hetma C7, B5, gońc B7, to są możliwości, jak najbardziej i jak. Najchętniej. Tym samym oczywiście ten pionek kontroluje Pole, gdzie figury białego zechciałyby się wtrąbić pewnego dnia. Krótka Roszada ze strony, moi drodzy, Fima Galera, Goniec E7 i Hetman D3. Hetman D3 to jest ciekawy plan, Hetman na trójce, włączcie kanał numer 3 i zobaczcie, że Hetman G3 może być dosyć ciekawym pomysłem. Atakowanie na skrzydle królewskim marzy się w białym i atak będzie przeprowadzony pełną parą. Jak się czarne pobronią? Zobaczymy, moi drodzy. Krótka rozszada. Już wiemy, gdzie jest czarny król, więc tam trzeba kierować swoje armaty, ale póki co kończymy rozwój. Wieże połączone, wchodzimy wieżą na półotwartą wieża AD, moi drodzy. Hetman B6. Wstępem na pionka. B2. B2 wisi, anant. I teraz pytanie z do was. Co tutaj grać? Można przyjść wieżą na b1, można zagrać skoczkiem na b3, można zagrać osłabiające b3 pionkiem. Tu jednak wybicie. Pierwsze rzeczy pierwsze. Figura wzięła figurę, więc trzeba odbić, pion bije, otwarta linia. Dużo centralnych pionów, moi drodzy, o to właśnie chodzi w sycylu, że często możemy bić pionkami ze skrzydła do centrum i wtedy mamy masywne centrum. Biały zazwyczaj centrum nie kontroluje tak dostatecznie swoimi pionami jak czarny. To jest właśnie istotna informacja. W tym momencie wisi pionek. Pytanie jest, co grać? Tu poszło Hetman G3. Taka mała sztuczka. Trzeba się zastanowić, po co? No po co? No wiadomo, chcemy jakieś ataki tutaj prowadzić, moi drodzy, matowe. Co za tym idzie, to jest taka pułapeczka. Jeżeli teraz czarny wybiłby na B2, to jest oczywiście możliwe, to wieża B1. O, właśnie. Powierza B1, Hetman, moi drodzy, A3, i w tym momencie mamy piękny ruch. To widziałby. Co w tym miejscu powinny zagrać białe? Pamiętajcie o kolejności posunięć i o tym, że szach ma zawsze pierwszeństwo. Aha, to się ustawiło na jednym rzędzie, więc skoczek D5 zagryzałby tu. Hetman nie jest w stanie tak naprawdę odejść z podbicia i bronić gońca, więc przychodzi do głowy po prostu wymiana tych hetmanów, ale mamy intermezzo. Skoczek bije 7 i pokról H8 dopiero odbijamy. Załóżmy f, bo otworzyć linię. I jesteśmy, moi drodzy, z figurą więcej. I jeszcze mamy wieżę na otwartej. Pięknego skoczka, który się stąd wydostanie prędzej czy później. Ależ piękne taktyczki, słodkie, nie, nie powiem. No nie, nie mówcie, że nie. Oczywiście po tym posunięciu wieża można by było próbować wybić Hetmana na C2. Tu się zgodzę. Ale co pogoniec goniec Haszeć? Grozi Matador. Na no jakiś 6 zapewne, tak, żeby tutaj po prostu nie wpuścić Hetmana na G7. Wieża, moi drodzy Fce, za cenę tych pionów mamy otwarte linie, mamy tutaj Hetmana, który stoi. Giepsko! Kiepsko. Jest po hetmanie w ogóle, to powiedzmy sobie jasno, więc nie, nie, nie. Tutaj nie. Bicie jest ryzykowne, dlatego też czarny nie wybija, gra wieżą na A7, żeby przyszła na D7 i później być może wieża się z zdwoi kolejna, być może ta wieża z E przyjdzie na E, zobaczymy. Wieża D3, wszystkie figury powolutku są przerzucane na skrzydło królewskie. Pad komunikat od komandora. Wszyscy na skrzydło królewskie, czym prędzej. No i zmierzają. Oprócz oczywiście króla, no bo on już na tym skrzydle jest. I bawi się dobrze. Wierzę, moi drodzy, D7 z planem wcześniejszym. Jak widzicie problem z gońcem. Nie wiadomo, gdzie tego gońca do gry wrzucić. Może poprzez B7 za momencik. Zobaczymy. Hetman H4 z ideo przyjścia wierzył tutaj. Na G3, ataki mocne na G7, moi drodzy. Będzie prowadzony mocny atak, trzeba się bronić. Co zagrać tutaj? Tu rzekomo E5 nawet już. E5 nawet już rzekomo było możliwością, żeby przeciwdziałać F4, bo f 4 jest w planie powierza G3. To Wam powiem od razu. Wieża 8 jednak, wieża G3, Hetman D8, żeby tutaj wszystko bronić. No i F4, proszę bardzo. F4 i jadą świry, jadą jak je powstrzymać? No jeszcze pada posunięcie D5. Mamy możliwości moi drodzy otwierania linii D, więc zaczepiamy przeciwnika tym ruchem. E5 jednak. Skoczek odchodzi i propozycja wymiany gońców. Bicie, bicie i teraz pytanie jest takie Co tutaj powinny grać białe? Wybijać tego gońca na E7? Może wrzucić tu wieże i jakieś H7 mieć na oku? Co grać? Może król H1 profilaktyka, co by szaszki nie weszły jakieś? To jest możliwe Tu jednak pada posunięcie najlepsze, topowe Silnik lubi bardzo tak? Kliknął sześć razy, że to lubi Stokryp, mówię uspokój się Wystarczy raz. Tym ruchem jest goniec F6. Oczywiście to nie jest podejście pod Pionka, gdyż takowy jest związany. I tu grozi coś. Tu coś grozi, moi drodzy na G7. Nie za bardzo można pchnąć G6. Dlaczego nie można zagrać G6 teraz? No bo logiczne, tak? No, przerywamy komunikację, tak naprawdę wierzę z G7 i wszystko się trzyma, gra i buczy. Nie można tak, bo wchodzi mat. We trzech przyszli we trzech i zamatowali. Taka siatka matowa, moi drodzy, o, czyli bęk, bęk, bęk i tutaj mamy mata. O, właśnie tak, ciasno. Jak ktoś robi puzzle Rasha to pewnie przerabiał te, te maty. Gońce w 6 bardzo dobry ruch. No, tutaj ciężkie figury się czają, goniec wszedł pięknie do gry. Co za kunszt, co za kunszt ataku, moi drodzy. Tak, tą partię akurat mam z y, szybkich zwycięstw. Y, y, taka książka oczywiście. Gońce w 6 no to bicie przychodzi do głowy, oczywiście bije pion, moi drodzy, z na f6. I teraz jest pytanie takie, czy można to być hetmanem? Nie można, bo to jest hetman stracony, tak naprawdę bez rekompensaty, pion nie odbije. Tak samo pionem bić nie można, bo związanie, więc jest problem. G6 poszło teraz w partii i większość wewnie z Was teraz mówi, hej, no tu jest mat we dwóch, tylko że po hetman h6, hetman leje tu. A właśnie, hetman leje tu, moi drodzy, nawet jeśli się zdwoicie tutaj z atakami na, na, na h7, to Hetman D4 szak, załóżmy, moi drodzy, król H1. I zwróćcie uwagę na to, że F5 ta wieża wiedziała, co tu robi. Ta wieża wierzyła mocno w siebie i wiedziała, że w pewne, w pewnego dnia, w pewnego momentu, momentum przyda się do obrony H7. Dlatego tutaj, moi drodzy, nie jest atak, ale tutaj czarny się broni całkiem, całkiem nieźle. Wieża h Wieża H3 poszła w partii, moi drodzy. No grozi wybicie na H7, jakby nie było. I tutaj obroną wcale H5 nie jest, bo, moi drodzy, leje goniec. Jeżeli pobicie, no to w tym momencie hetman nawet G3, moi drodzy, szach, po król H8, bang! Checkmate mamy na desce. Wszystkie warianty inne prowadzą też, moi drodzy, do mata. Dlatego też tutaj sprytne H6. Jak to sprytne? No przecież to jest dwukrotny atak, co ty biedoliś? Tak! Tylko, że hetman nie będzie bronił już, moi drodzy, punktu F6. Więc jeżeli teraz wzięlibyście na H6, to Hetman bije w 6, tu się broni. Nie ma pionka. No Hetman H7, szach, ale królew 8 i atak spalił na przysłowiowej panewce. Gdzie te panewki? Gdzie one są? Właśnie. Cały czas oczywiście, moi drodzy, bang, bang. Cały czas tutaj niezły jest biały, on ma inicjatywę, on ma tutaj, moi drodzy, penetrację ósmych rzędów, że tak się wyrażę, bang, bang. Nie wiem, może jakiś Król F2, idziemy po pionka. Ale to nie jest jasna pozycja, jeszcze. Tu jest końcówka, w której jeszcze czarne mają swoje szanse. No, na poziomie takim średnio zaawansowanym. Bardzo pewnie byłem i by to wypiłował. Hasze eee, jednak. I tu nie bicie. Tylko G4. Ależ leci. Moi drodzy, idea jest taka, żeby zagrać G5, podeprzeć tego piona, huknąć tu i dać mata. Proste? Wydaje się proste. Trzeba grać ostrożnie. Wieża D2. Wieża D2, moi drodzy, to jest ruch, który już, który już kompletnie przegrywa. Kompletnie. Dlaczego? No bo tutaj jakby obrony nie ma. Nadchodzi G5 i najgorsze jest to, że nie można nic z tym fantem zrobić. No bo co? No bo co byście tutaj zagrali, moi drodzy? Silnik podaje, moi drodzy... Co podaje silnik? Silnik jest świrem, bo silnik mówi, zagraj tu wieżą, oddaj ją. Żeby tak naprawdę były ucieczki królem. No załóżmy, żebyśmy to wzięli. Hetman bije, Mi się na H6 i Hetman F6. <grystanie> no Daniel wie, że żeby nie dostać mata. To właśnie, to jest mentalność stokryby, nie? My tak dzisiaj nie myślimy. Partak my widzimy, że jest wór, to jest wór po prostu. Tu jednak wieża D2. No szukają swojej kontry do końca czarnej. I tutaj wielki ukłon do Liwickiego. Dla Liwickiego. No tak, wchodzi G5, wiadomo. Tu nie chodzi o końca, chodzi o to. bank bang. bang. Hetman D4 szach. Szach ma pierwszeństwo. Król H1. Koniec szachów. Skończyły się szachy, moi drodzy. Yee, teraz Barcaby, Jenga i Chińczyk. Nie ma już skąd szachować króla. Tu poszło jeszcze H5. Zamykamy pozycję, ale jest ten gościu. Goniec bije H5, moi drodzy. Ta jest. Bicie otworzenie linii H i otwarcie otworzenie. Właśnie jaka jest różnica? Otwarcie otworzenie. To jest ciekawy temat. A tak piękny po tym skrzydle. No nie ma obrony, tak naprawdę. Tu poszło jeszcze, moi drodzy. 3 idzie wolny, pion idzie, ale goniec w 3 kończy partię. Grozi mat. Można go tutaj odwlekać w stylu stokwiszowym, ale to nic nie zmienia. Pion odciął pola. Zakradł się moi drodzy wysoko, porobiły się słabości po czarnych polach. Figury ciężkie znalazły się tam, gdzie być powinny. Od początku biały skoncentrowany był na skrzydle królewskim, od początku wyprowadzał tam atak. Hetman D3 zjadł o przerzucenie Hetmana na G3, tuż było kartowane. Tak samo dołączenie tam kolejnej wieży. No i prucie pionami, piękne atak no zroszowanego króla. No powiedzcie szczerze, powiedzcie szczerze, no tu nie ma obrony, tak? No nie ma obrony tutaj. Co można by było grać? Oddać Hetmana, oddać wieżę. to nic nie zmienia. Tak właśnie. Dziękuję moi drodzy za uwagę. Mam nadzieję, że kawka była smaczna, parta się podobała. Dajcie znać w komentarzach. No i usłyszymy się na kolejnym nagraniu. Może dziś, może jutro.